Postarajcie się o wodę, bo pan profesor już chrypi. Jesteś gotowy? Mogę? Witam państwa serdecznie na drugiej części. Ta druga część jest wyjątkowa. Otóż dzisiaj w progach Ronina mamy zaszczyt gościć naszego wspaniałego profesora Wojciecha Roszkowskiego. Witamy go serdecznie. Jest to jeden z nielicznych historyków, którzy nie boją się mówić prawdę i stawać frontem do wszystkich tych, którzy chcieliby mu zamknąć usta. Na co nie uda im się, a pomagać będzie w poznaniu tej książki nasz drugi orzeł, czyli orzeł Józef. To, że pan profesor poprosił mnie, żebym z nim rozmawiał, jest naturalne, ponieważ najnowsza książka profesora, tom pierwszy, czyli będą następne, nazywa się Orzeł, Lew i Krzyż. Orzeł jest, lew siedzi tutaj, a krzyż w piątek. Nie powinien. Chyba, że na szyi. Książka jest niesłychanie ważna i sama idea, i zaraz powiem, dlaczego ta idea mi się nie podoba. Mianowicie profesor pisze książki, które mają, tak zresztą jak nasz drugi przyjaciel Andrzej Nowak, które mają historyczne znaczenie dla teraz. Tak się mówi, tu i teraz. Rozumiem, że pan profesor Wojciech Roszkowski napisał książkę też po to, żebyśmy wiedzieli, jaka jest historia i kultura krajów Trójmorza, ponieważ taki projekt jest teraz projektem politycznym. Tyle tylko, że ja uważam, że z Trójmorza jako projektu politycznego nic nie będzie. Natomiast, o właśnie, i pan profesor już zareagował, natomiast będzie, albo powinno być, coś z projektu Międzymorza, czyli tylko krajów leżących pomiędzy Bałtykiem a Morzem Czarnym, czyli krajów zagrożonych bezpośrednio agresywną istotą Rosji. A Trójmorze to są dodane do tego Międzymorza kraje, najczęściej leżące nad Adriatykiem, czy to się nazywa południowo-wschodnia część Europy. I większość z nich nie jest zainteresowana sojuszem militarnym, politycznym przeciwko Rosji, bo Rosja im nie zagraża. Natomiast są bardzo uzależnione jako kraje nowo wchodzące do Unii Europejskiej, albo te, które mogłyby jeszcze wejść, Bałkany Zachodnie, są uzależnione od Berlina i Brukseli. Więc chciałbym, żeby drugi tom był o Międzymorzu przede wszystkim właśnie, ale to pan profesor powie, jakie było zamierzone, jeżeli możesz już mówić. Postaram się. To trzymaj bliziutko, to wtedy nie będziesz musiał tak głośno mówić. Historią Europy Środkowo-Wschodniej ja się zacząłem zajmować pod koniec lat 70. w ogóle. Tak bym powiedział, że trochę to były takie marzenia, czy takie prorocze jakieś oczekiwania, że warto się tym zajmować, bo przyszłość być może pokaże, że tutaj się będzie działo coś ciekawego i nowego. Tak jak w latach stanu wojennego siedziałem w bibliotece i studiowałem roczniki statystyczne krajów RWPG po to, żeby zrozumieć, kiedy upadnie system sowiecki, to można było próbować wyliczyć na podstawie produktywności środków trwałych. Te dane były w tych rocznikach, więc
można było mniej więcej wyliczyć, kiedy dochód narodowy przestanie rosnąć. No i mniej więcej pod koniec lat 80. tak się stało. Oczywiście nie byłem prorokiem, żeby wywnioskować, co z tego wyniknie. Ale równolegle bardzo się interesowałem tym, jakich my mamy sąsiadów w podobnej sytuacji zniewolenia albo w postaci tych krajów satelickich, demoludów tak zwanych, albo republik, które swego czasu były niepodległe. Tak jak państwa bałtyckie, które straciły niepodległość po II wojnie światowej. I tak się zdarzyło, że ja tym regionem się zajmowałem jeszcze dodatkowo, mając takie zajęcia ze studentami amerykańskimi. I rok po roku coraz lepiej się orientowałem w tej historii. Ta historia tych naszych bliższych i dalszych sąsiadów jest, jak można z tej książki wyczytać, niezwykle skomplikowana i w Polsce w gruncie rzeczy mało znana. A do tego jest to historia kilkunastu krajów. Więc na przykład jeśli chodzi o źródła, no to trudno, żeby ktoś w ogóle w świecie znał te kilkanaście języków. Więc oczywiście dostęp do tej literatury był po angielsku, ewentualnie trochę po niemiecku. No bo niemieckiego też trochę używałem, ale głównie angielskiego. Przy każdej okazji gromadziłem literaturę, żeby te, jak powiedziałem, skomplikowane dzieje każdego z tych krajów troszkę rozpoznawać. I to jest bardzo niewdzięczny teren badań. Dlatego, że właściwie w świecie mało kto zajmuje się Europą Środkowo-Wschodnią w całości. To są specjaliści od historii Węgier, Bułgarii, Litwy, Estonii. Literatura angielska na ten temat jest dosyć obfita. Tyle tylko, że dotyczy poszczególnych krajów. Natomiast całym regionem właściwie teraz strasznie trudno się zająć, rozumiejąc komplikacje tych, różnorodność i komplikacje zarówno tradycji historycznych poszczególnych narodów, jak i relacji jednych z drugimi. Więc to jest rzeczywiście bardzo niewdzięczny i trudny temat. No i właściwie ta książka jest zresztą drugą, bo ja po angielsku napisałem taką krótką historię Europy Środkowo-Wschodniej. No krótką na 400 stron, ale krócej się nie da. Natomiast projekt Trójmorza przyszedł niedawno. Więc można powiedzieć, było to spełnienie pewnych moich oczekiwań, czy nie powiem marzeń, no ale w każdym razie oczekiwań, takich sympatii do tego pomysłu, żeby kraje między Niemcami i Rosją się do siebie zbliżyły, bo i dla Polski, i dla tych krajów tylko pożytek z tego może wyniknąć. No i po upadku komunizmu ta historia rzeczywiście troszkę przyspieszyła, ale przez lata właściwie, można powiedzieć, coś się działo, ale nie za dużo. Była inicjatywa środkowoeuropejska, była grupa wyszehradzka. I właściwie stosunkowo niedawno, 5-6 lat temu, Polska i Chorwacja zaczęły inicjować takie porozumienie, które zaczęto nazywać Trójmorzem. I do tego porozumienia właściwie odnosi się ta książka bardziej bezpośrednio, bo myślę, że historia tego regionu została przyspieszenia właśnie te parę lat temu, kiedy ten projekt zaczęto wcielać w życie, przede wszystkim jako pewien pomysł wspólnoty oparty na takim projekcie inwestycyjnym, infrastrukturalnym, mającym na celu przyspieszenie wzrostu przez rozwój gospodarki lokalnej. Ja uważam, że rzeczywiście projekt infrastrukturalny i gospodarczy ma szansę przybliżyć realizację tego zbliżenia między tymi krajami. A jeżeli coś stoi na przeszkodzie, to, że my się zupełnie nie znamy. Bo proszę mi powiedzieć, kogo z historii Estonii państwo by przypomnieli sobie? Tak ad hoc. No wiem, że to jest nieprzyjemne pytanie, jak ktoś zadaje. No właśnie.
Polakom nazwisko generała Leidonera na przykład nic nie mówi, a to był dowódca armii estońskiej, który stawiał czoło armii bolszewickiej w 19 i 20 roku na tym froncie tam na północy między Leningradem i Narwą. I armia estońska bardzo dzielnie broniła się i nie dała wejść bolszewikom na teren Estonii. No i tak dalej. Możemy się zastanawiać dla każdego z tych krajów, jakie są postacie z historii najnowszej, które dla nich są takimi filarami tożsamości, politycznymi filarami. No a już kulturowymi to jeszcze bardziej skomplikowane, bo przecież bariery językowe tutaj ogromnie przeszkadzają. No i jak ten projekt Trójmorza teraz troszeczkę zaczął nabierać ciała, to przyszło mi do głowy, żeby z tego projektu historii, tej historii Europy Środkowo-Wschodniej angielskiej zrobić coś jeszcze troszkę innego, mianowicie na tle historii politycznej, bo tutaj jest trochę historii politycznej, wydobyć z, no właściwie z, nie powiem z niebytu, no ale w polskiej pamięci te postacie właściwie zupełnie nie są znane, albo wyjątkowo są gdzieś tam troszeczkę kojarzone. Zjawiska i postacie takie fundamentalne dla historii kultury tych krajów. Bo w Polsce, jeżeli myślimy o tym, z czego zbudowana jest nasza tradycja, nasza polskość właściwie, to jakie to są kamienie milowe, to dzisiaj źle się kojarzy. No ale powiedzmy, użyjmy tego określenia. Te kamienie milowe w Polsce, no to jest Chrzest Zamieszka. Co tam dalej mamy? Kazimierza Wielkiego. Takie w pierwszej kolejności, co nam przychodzi do głowy, polityczne, ale również kulturalne zjawiska. No Chrzest to jest par excellence historia kultury. Mamy Jadwigę Antykaweńską oczywiście, ślub z Jagiełłą, początek dynastii jagiellońskiej. Mamy Pawła Włodkowica, Kopernika, Akademię Krakowską. No można by w Polsce, gdyby wymienić, gdyby zapytać powiedzmy 10 takich wydarzeń czy postaci, no bo my byśmy pewnie zaraz i 50 potrafili podać, ale weźmy 10, no to jakiś taki katalog można by ustalić. No dobrze, a co byśmy zrobili z Czechami? Jeśli chodzi o historię Czech, tradycja, korzenie historii Czech, co nam przychodzi do głowy? Bardzo niewiele. Hus. Beneš, Masaryk, tak. Kto jeszcze? Dworzak. Smetana, tak. Więc z Czechami już widzę, że to zaczynamy się trochę tutaj. Biała Góra, oczywiście. 1620 rok, to, ale wcześniej na przykład Święta Agnieszka. No już trochę. Dobrawa, oczywiście Dobrawa. Dobrawa, bo Mieszko i Chrzest. Ale Święta Agnieszka w Polsce nie jest specjalnie znana. No dobrze, a z historii Węgier, kogo byśmy... Znowu, bo państwo bliższe z tej niedawniejszej historii przypominają, a tej pierwotnej. Święta Ludmiła i Wacław w Polsce, to jeszcze w Czechach to nie jest takie postacie super popularne. Już Pędzej Hus. A z historii Węgier? Batory, ale on był królem polskim. Mało tego, był księciem siedmiogrodzkim, a nie królem Węgier. A z królów Węgier? Hunyadi, no tak, ale to jest postać taka trochę drugorzędna jednak dla Węgrów. Ludwik? Ale ojciec Jadwigi przecież był królem Polski. Ludwik węgierski. No dobrze, ale wcześniej? Kto? Bela IV, oczywiście, wielki król węgierski. A jeszcze wcześniej? No, przepraszam, a chrześcijaństwo na Węgrzech kto? Niemożliwe. No święty Stefan. Stefan, tak, przepraszam, nie do... No więc Stefan, korona węgierska, taka z tym krzyżem przykrzywionym, korona świętego Stefana. Dla Węgrów świętość. Niektórzy twierdzą, że wysłannicy Stefana tę koronę przejęli, bo ona miała Bolesławowi Chrobremu być dana,
Nie wiem, czy to prawda. No, w każdym razie różne opowieści są w historiach, w stosunkach sąsiedzkich, czasami ocieplające te relacje, czasami mniej miłe, ale w każdym razie wiedza o tej wspólnej historii wydaje mi się jest dla nas ważna. No z Węgrami i Czechami jakoś żeśmy sobie poradzili. Z Litwinami pewnie też byśmy sobie jakoś poradzili, no bo poza Jagiełłą jeszcze kto by tam był z tych czasów. Witold oczywiście, no ale a wcześniej? Olgier. Radziwiłłowie, no tak, Radziwiłłowie. Gejstut, wszystko pięknie, ale naprawdę to Gedymin, oczywiście, bo przecież dynastia jest Gedyminowiczów. Ja kiedyś jakąś Litwinkę zapytałem, jak oni z tym Jagiełłą sobie radzą. Skrzywiła się okropnie. I ja na to powiedziałem, a to dla was wobec tego nie jest dynastia Jagiellonów, tylko Gedyminów. No, to ona zrozumiała i od razu powiedziała, że no tak, tu się możemy porozumieć. Z Jagiełłą nie, z Gedyminem prędzej. No więc, no dobrze, ale teraz kim są Łotysze na przykład? Skąd się wzięli Łotysze? I tu już są schody. Bo Łotwa historycznie składała się i nadal się składa z czterech ziem. Kurlandia, Semigalia, Letgalia i Livonia. I te cztery krainy zostały złączone w jedno państwo kiedy? Dopiero w 1918 roku. A przedtem były albo Inflanty, Livonia, albo Kurlandia, to było księstwo wasalne wobec królów Polski. Czy państwo wiedzą taką rzecz na przykład, czy z ziem Polski, czy podległych Polsce wyszedł kiedyś impuls kolonizacji obcych krajów? No. To był książę kurlandzki Kettler. On miał potężną flotę i oczywiście trudno powiedzieć, że w służbie królów Polski, bo to był jego interes, ale tak. Jeżeli w ogóle kolonizacja z Europy Wschodniej się zaczynała, to właśnie z Kurlandii. No i takie ciekawostki i tak dalej, to wszystko, ale dobrze, literatura, czy język łotewski, to jaki to jest język, skąd się wziął? Jaka jest tradycja literacka tego, jaka jest tradycja literacka Estończyków? Co to za język w ogóle? Ugrofiński, tak. No i tak dalej, można by sobie tutaj przepowiadać różne takie ciekawostki. Ja zresztą na tych wykładach z Amerykanami to miałem zawsze w rękawie takich parę, żeby ich przyciągnąć. Między innymi jest opowieść, to dla państwa też zagadka taka. Otóż plemiona ugrofińskie przybyły tam z okolic Uralu na brzeg Morza Bałtyckiego. I tam zobaczyły drogowskaz, na którym było napisane kobiety, wino i śpiew. I te plemiona, które umiały czytać, tam poszły. To czyj to jest żarcik? Jaki? No oczywiście, że węgierski. Bo tylko, że najciekawsze jest w tym, że Estończycy z Węgrami nie rozumieją się. To jest podobna językowa rodzina, ale już tak dawno się rozstali, że właściwie się nie bardzo rozumieją. No, jak się słyszy estoński i węgierski, to wydaje mi się, nam bliższa jest melodia węgierskiego, nawet chociaż też nic nie rozumiemy. Estończycy mówią, że rzeczywiście troszeczkę chyba podobna jest melodia językowa, ale zrozumieć też się nie da bez słownika. Więc to pokazuje, dlaczego takie rzucam różne uwagi, dlatego że jeżeli mówimy o projekcie Trójmorza, to od razu się nasuwa mnóstwo wątpliwości. Jaką szansę ma projekt, w którym jest 12 krajów? No większy to jest kraj, to jest Polska, troszkę mniejsza Rumunia, a cała reszta to są drobiazgi, patrząc na to z perspektywy europejskiej.
Mało tego, jednak gospodarczo słabiej rozwinięte niż zachodnia Europa. To właściwie jaka jest szansa, że tutaj powstanie jakaś wspólnota, jak my się w ogóle nie rozumiemy, jak się nie rozumiemy swoich języków, jak się nie znamy. Mało tego, i geograficznie to jest duża odległość między Estonią a Rumunią i Bułgarią, no to jest inny świat zupełnie, geograficznie. Po drodze przecież jeszcze Karpaty są. Więc jesteśmy rzeczywiście podzieleni na niewielkie jakby społeczności. Estończyków jest niewiele ponad milion. Polaków jest niecałe tam 30, około 38 milionów. Więc też rozmiary tych krajów są bardzo zróżnicowane, co też powoduje pewne no, takie specyficzne relacje. Dla Polaków, Estończyków milion to tak jak Warszawa. Nawet mniejsza, połowa Warszawy. A dla Estończyków Polska no jest ciekawa, ale jest... Niektórzy mówią, że w ogóle w całym tym zgrupowaniu tych 12 państw Polska jest za mała, żeby być mocarstwem, które narzuca swoją wolę i za duża, żeby nie budzić niepokojów, zwłaszcza wobec sąsiadów. Więc to wszystko wygląda trochę tak no, nierealistycznie, że nas bardzo wiele dzieli. Pytanie, co nas łączy? I teraz trzeba sobie zadać to pytanie bardzo poważnie, jeżeli mamy realistycznie myśleć o polityce polskiej i w ogóle o całym tym projekcie. Otóż to, co nas łączy, wydaje mi się jednak jest dosyć dużo tego jest. Historycznie rzecz biorąc, to są kraje, które są, jak to mówi się w historii gospodarczej, położone na wschód od Łaby. Czyli gospodarka folwarsko-pańszczyźniana bardzo długo była, niedorozwój miast i przemysłu, może z wyjątkiem Czech, bo wszędzie są wyjątki. Czechy są tym wyjątkiem, bo tam dosyć wcześnie rewolucja przemysłowa nastała. Ale generalnie to jest typ gospodarki ekstensywnej, w której w historii nie opłacało się zastępować pracy kapitałem. Krótko mówiąc, takie błędy koło ubóstwa. Dosyć mało chłonny rynek wewnętrzny, niewielkie źródła akumulacji kapitału i wobec tego postęp techniczny się nie bardzo opłacał, tylko tanie zasoby, czyli robocizna pańszczyźniana bądź nisko opłacana. To jest dosyć poważny hamulec w rozwoju gospodarczym i do dzisiaj właściwie z tego powodu mieliśmy wszyscy pewne trudności. Notabene, na to, i teraz taki czynnik, drugi czynnik to jest dominacja obcych. Bo właściwie wszystkie te kraje dłużej lub krócej były pod obcą dominacją. Od góry patrząc, Estonia podlegała Danii, potem Szwecji, potem południowa Estonia, to jeszcze tam polskie wpływy z inflat sięgały, potem Rosja. Łotwa też, Letgalia była w Polsce, część Inflant, Kurlandia była wasalem królów polskich, ale potem po wojnie północnej dominacja rosyjska. No Polska wiadomo, rozbiory. Czechy, Węgry pod dominacją habsburską, Słowacja jeszcze dodatkowo pod panowaniem węgierskim. Przez wiele stuleci i tak dalej, i tak dalej. Południe pod dominacją turecką. Wyzwalanie się tych krajów. XIX wiek. Taką cezurą bardzo ważną dla historii całego tego regionu jest 1795 rok. Po trzecim rozbiorze Polski na całym tym obszarze nie ma już niezależnych państw. Wszystkie są pod cudzym panowaniem. Czy to pruskim, czy to austriackim, czy to rosyjskim, czy to tureckim. Ale znowu jest maleńki wyjątek. Czarnogóra, która była takim księstwem na Bałkanach, które dzięki równowadze sił między Wenecją, Habsburgami i Turcją przez jakiś czas utrzymywała, jeszcze w 795 roku utrzymywała pewną dozę niezależności. Natomiast cała reszta była tych krajów, czy tych narodów, o których mówimy,
była pod obcą dominacją. I teraz dwa te czynniki, obca dominacja i zacofanie gospodarcze, mamy w najnowszych czasach w postaci ustroju komunistycznego. Dominacja sowiecka plus zacofanie w postaci modernizacji. To jest ten paradoks komunistyczny, który spowodował, jak to niektórzy nazwali, nadmierną rabunkową industrializacją. Bo myśmy się mogli cieszyć, że następuje industrializacja Polski, tylko ona była, to był przemysł budowany, można powiedzieć, 30-40 lat wstecz do poziomu zachodniego. Oczywiście Polska się w pewnym stopniu rozwijała, wiemy o tym, tylko jak nastąpił upadek systemu komunistycznego, to nasz przemysł nie był konkurencyjny. Oczywiście ja nie będę bronił polityki wyprzedaży tego majątku, bo należało to zupełnie inaczej zrobić, ale faktem jest, że w 1989 roku nasz przemysł był mało konkurencyjny, z niewielkimi wyjątkami oczywiście. I należało go zmodernizować, ale zrobiono trochę inaczej. Tak czy inaczej, to są czynniki, które nas zbliżają. My jesteśmy od Estonii do Bułgarii i do Chorwacji w troszeczkę podobnej sytuacji. Mamy świadomość europejską niewątpliwie. To nie to, że myśmy weszli do Europy. Tu była Europa zawsze. Nawet pod panowaniem tureckim. Jeśli mówimy o Bałkanach czy o Bułgarii, Bułgarzy przetrwali 600 lat dominacji tureckiej, ale zachowali tożsamość prawosławnych chrześcijan. To, że Rosjanie pomagali im się wyzwolić pod Turków, to jest ich specyfika. Jeżeli widzimy pomnik cara wyzwoliciela w Sofii, to nas to nie powinno za bardzo gorszyć, bo rzeczywiście oni są zupełnie w innym miejscu tej mapy tych obcych państw dominujących i odbierających im niepodległość. Ale w tym sensie oni, możemy się zrozumieć. Rosjan tak do końca nie kochają, ale dla Bułgarów Rosja to nie jest ciemiężyciel, tak jak dla nas. I to też trzeba zrozumieć. Dla nich ciemiężycielem byli Turcy. I to znowu powoduje niby pewną wspólnotę narodów uciśnionych, ale na tyle różnie uciśnionych, że my się też nie bardzo rozumiemy. Więc na przykład dominacja obca w Bułgarii jest przecież, zauważmy, czymś podobnym jak dominacja Polski przez zaborców, ale zupełnie przez kogo innego. I to jest i podobne, i różne. I tak dalej, i tak dalej. Ja się rozgadałem, bo chciałem zacząć od tego, że projekt Trójmorza ma i spore szanse, ale do przezwyciężenia jest bardzo wiele. I to zróżnicowanie, i to zróżnicowanie w sensie wielkości, zróżnicowanie w kategoriach historii, kultury, języki, religie. Języków jest ponad 10 tutaj, chyba 12 państw to będzie, Austrię wyłączając, to 11 języków mamy. Religie główne 3, nie mówiąc o Karaimach i jakichś mniejszościach zupełnych, to mamy katolicy, protestantyzm i prawosławie. I mamy historię polityczną, która nas bardzo różni. Jeżeli mówię o obcej dominacji, to jeszcze jest dodatkowa komplikacja, mianowicie jak patrzymy na cały ten region, to są dwa państwa, które przez sąsiadów są postrzegane jako te czynniki dominujące. To są Węgrzy i Polacy. Królestwo Węgier dzisiaj, pamięć o Królestwie Węgier jest oczywiście na Węgrzech bardzo ciepła. Oni strasznie cierpią z powodu układu pokojowego z Trianon z 1920 roku, który odebrał im peryferyjne obszary zamieszkałe, ale to są dzisiaj państwa Słowacja, Siedmiogród, czyli Rumunia i Chorwacja. Więc z punktu widzenia Słowaków i Zakarpacie, czyli Ukraińcy, czyli jeszcze dodatkowo Zakarpacie, gdzie dzisiaj mniejszość węgierska też mieszka.
Więc z punktu widzenia Ukraińców, Słowaków, Rumunów i Chorwatów, Węgrzy nie za bardzo mogą uchodzić za podobnie uciśnionych. Bo dla nich to Węgrzy byli uciskani. Polityka madziaryzacji z końca XIX wieku jest na Słowacji bardzo źle wspominana. No i mamy fenomen I Rzeczpospolitej. W obrębie Trójmorza problem mamy z Litwinami. No wiemy, jak czasami dramatyczny problem, którego symbolem jest Wilno. Jeżeli by myśleć, ja jeszcze do tego wrócę, o rozszerzaniu Trójmorza, to otwiera się cały problem dziedzictwa I Rzeczypospolitej, nie tylko Litwy, ale również Białorusi i Ukrainy. Myślę, że do tego jeszcze wrócimy, bo to jest chyba z polskiego punktu widzenia najtrudniejsze. Można powiedzieć, Królestwo Węgier czas tak nie boli. Ale tutaj z punktu widzenia polskiego też musimy patrzeć na dziedzictwo Królestwa Węgier w sposób bardzo zróżnicowany i wrażliwy. Bo wrażliwość Węgrów jest inna, a wrażliwość Słowaków, Rumunów z Siedmiogrodu czy Chorwatów jest zupełnie inna. I teraz, czy my mamy zajmować jakieś stanowisko w tym? Czy mamy być tylko po stronie Węgrów? Czy mamy też rozumieć Słowaków, Chorwatów, czy Rumunów, czy Ukraińców? No właśnie. Także tu nawet jeżeli nie jesteśmy bezpośrednio zaangażowani, no to relacje między Polską a tymi krajami muszą być bardzo delikatne. O właśnie, delikatne. Bo możemy Węgrom współczuć, że stracili peryferię, no ale co na to Słowacy, prawda? I w ogóle czy my musimy zajmować tak daleko idące stanowisko? I zaraz przejdę do pewnych fenomenów kulturowych, które jeżeli byśmy na to patrzyli z pewnymi uprzedzeniami, to możemy sobie jeszcze tylko wszyscy szkodzić. Bo jeżeli chodzi o dziedzictwo kulturowe, no to tutaj jest cała masa przykładów, które można traktować jako coś, co nas dzieli, a być może pomyślmy o tym na odwrót, że może to nas łączyć. Ale to jest dodatkowy aspekt, mianowicie rozszerzenie Trójmorza na wschód. Czyli efekt agresji Rosji na Ukrainę w gruncie rzeczy. Może chciałbyś dopytać coś tutaj? Na pewno, że chciałem. Ja się zagaduję. Nie, nie, nie. Ty tłumaczysz, a ja będę się czepiał. Trwałe sojusze najczęściej tworzą kraje o jakiejś podobnej tożsamości, ale to nie wystarcza. Przede wszystkim musi być wspólny interes polityczny, czasem gospodarczy albo związany ekonomiczny z politycznym. I tu jest problem, bo najłatwiej to tworzyć wtedy, kiedy ma się jednego przeciwnika, czy to jest inne państwo, czy to jest jakiś problem na przykład konkurencji ekonomicznej i wtedy warto tworzyć jakieś europejskie wspólnoty węgla i stali, albo tworzy się je po to, żeby związać kraje ze sobą, żeby zapewnić, że wojen ze sobą prowadzić nie będą. I tu jest tak, że jeżeli to Trójmorze w tym klasycznym obrazie, poza tym pewnym podobieństwem, o którym mówiłeś, wiązało to, że w XX wieku, po II wojnie światowej, ciemiężcą był jeden kraj, Rosja, to teraz Trójmorze ma jeden problem, wspólnoty ze względu, ewentualnej wspólnoty ze względu na przewagę zachodniej części Europy. Czyli one chcą być w Unii, większość już jest, ale są traktowane jako kraje drugiej kategorii. Przewaga cywilizacyjna, ale na pewno polityczna, gospodarcza, finansowa jest po stronie Zachodu. Napisałeś, co dla mnie jest kluczem,
że przez wiele stuleci kraje Trójmorza były kształtowane nie przez wewnętrzne siły, ale przede wszystkim przez siły zewnętrzne. Zakony. Przez opór. Przez co, no, jak się nie ma tożsamości, to nie ma oporu. To w ogóle nie ma problemu. To się jest kolonią. Tak. Ale przez różne siły zewnętrzne, bo to były i zakony, które na siłę niby chrześcijaniły, a naprawdę po prostu kolonizowały. To była Turcja, to już są stulecia. To były Niemcy i to była Rosja. Czyli ci ciemiężcy byli bardzo różni, czasem ze sobą w układach, a czasami w wojnach. Ale pytanie, jeśli myślimy o przyszłości, to wracam do swojego konika. Wydaje mi się, że Międzymorze, czyli kraje zagrożone przez imperializm rosyjski, który prędko się nie skończy, jaki by nie był wynik wojny Rosji z Ukrainą, to Rosja wyjdzie z tego jako państwo, które dalej będzie groźne. Czy Polska albo też te kraje, które tam do tego należą, powinny raczej zmierzać do takiej koncentracji w Międzymorzu, czy jednak w tej szerszej koncepcji Trójmorza z taką uwagą właśnie, że te państwa, które się boją Polski jako lidera, dominatora, to gdyby tworzyć Międzymorze logicznie, czyli poczynając na północy od Szwecji i Finlandii, to takiego niebezpieczeństwa by nie było. Łatwiej byłoby o równowagę wewnątrz. O, i to jest moje pytanie do ciebie. Szwecja i Finlandia to jest jednak inny świat. No oczywiście Finlandia była raczej krajem właśnie zdominowanym albo przez Szwecję, albo przez Rosję. Natomiast Szwecja była potęgą i zagrażającą regionowi. Przecież w XVII wieku wiemy o tym doskonale. Również Estonię, nad Estonią panowała przez jakiś czas. Prawdą jest, że kraje łączą się w jakieś mniejsze lub większe skupiska pod wpływem zagrożeń. To jest dosyć oczywiste. Raczej pod wpływem, zwłaszcza małe, bardziej pod wpływem zagrożeń niż powiedzmy, gdyby chciały zbudować jakąś własną siłę. No tutaj znowu wyjątkiem jest projekt jagielloński. On wynikał z zagrożenia notabene krzyżacko-moskiewsko-habsburskiego czy tureckiego. To też zagrożenie tutaj miało wpływ, bo pomysł na to, żeby Jadwiga wyszła za Jagiełłę, wynikał również z geopolityki i ten projekt zadziałał niesamowicie. Przez 300-400 lat funkcjonował znakomicie. Więc zagrożenie to prawda. I teraz pytanie, w jakiej sytuacji są te kraje dzisiaj? Bo mierzenie tego zagrożenia wydaje mi się też jest bardzo pouczające. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, w okresie międzywojennym był taki projekt Małej Antanty, który też był pewnym pomysłem na to, żeby stworzyć taki sojusz, który byłby sojuszem obronnym wobec Niemiec i Związku Sowieckiego. Nic z tego nie wyszło, bo kto był zainteresowany, a kto nie. Zainteresowana była Polska, zainteresowana była Rumunia i Jugosławia i Czechosłowacja. Tyle, że dla Rumunii zagrożeniem był Związek Sowiecki, a nie Niemcy. Dla Czechosłowacji zagrożeniem były Niemcy, a nie Związek Sowiecki. Dla Jugosławii zagrożeniem nie był ani Związek Sowiecki, ani Niemcy, tylko Włochy. Tylko dla Polski zagrożeniem były i Niemcy, i ZSRR. Wobec tego z projektu Małej Antanty nic nie wyszło. To było porozumienie Czechosłowacji, Rumunii i Jugosławii. Polski do tego nie wpuszczono z racji tych kłopotów. Polski nie chciano wpuścić, dlatego że Polska przywiodłaby problemy i z Niemcami, i z Sowietami. A te kraje chciały mieć, w każdym razie nie myślały w kategoriach
zagrożenie z dwóch stron. Dla nich i teraz najgorsze zagrożenie były Węgry. One się skupiły w gruncie rzeczy przeciwko irredencie węgierski. I to pokazuje, jak skomplikowane są te relacje geopolityczne w regionie, ale czasy się zmieniły. Ja zawsze bardzo podkreślam, oczywiście jestem historykiem, ale historia uczy jednego, że czasy się zmieniają i dzisiaj mamy sytuację zupełnie inną. Dziedzictwo I Rzeczpospolitej dla nas jest trudne do przezwyciężenia, ale jakoś sobie z tym radzimy. Dziedzictwo Królestwa Węgier dla Węgrów wydaje się trochę trudniejsze do przemknięcia, to co się stało w Trianon, ale jakie są fakty? Państwa bałtyckie, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, wszystkie te kraje weszły do Unii Europejskiej. Wszystkie są już w NATO. Granice są tam, gdzie są. I na poważnie nikomu nie przychodzi do głowy, żeby je zmieniać. To jest fakt historyczny niezwykle ważny. Nawet Węgrom nie przychodzi do głowy ich zmieniać granic, chociaż kartę Węgra chętnie rozdają Węgrom na Zakarpaciu, w Siedmiogrodzie i gdzie indziej. I to dla Słowaków, Chorwatów nie brzmi dobrze. Nie czują tego jako coś przyjemnego. Więc są tego rodzaju nadal problemy, ale wydaje mi się, że zwłaszcza po agresji Rosji na Ukrainę i po tym, jak można powiedzieć, Niemcy zaczęły w sposób ostentacyjnie tworzyć imperium, tworzyć nowe cesarstwo Unii Europejskiej narodu niemieckiego. Przesadzam oczywiście, ale prawda? To, proszę, słucham? No więc ja to mierzę jednym wskaźnikiem. Ilu było przywódców unijnych narodowości niemieckiej przed 90 rokiem? Chyba nie było żadnego. Szef komisji, przewodniczący rady czy parlamentu nie byli Niemcami. Teraz właściwie zawsze oni są i to bardzo. Przez jakiś czas Niemka była szefową komisji, przewodniczący parlamentu był Niemiec. W tej chwili, no w każdym razie, nawet jeżeli to jest w tej chwili przewodniczącą parlamentu, jest Maltanka chyba, czy Luksemburczyk tam kiedyś był szefem komisji. Luksemburczyk z reguły działa na zasadzie konfederacji francusko-niemieckiej. Luksemburczyk jest brany zawsze, zresztą Luksemburczycy i Belgowie, to byli zawsze wyciągani, że tak powiem, z drugiego szeregu państw europejskich po to, żeby Niemcy z Rosją mogły się, Niemcy z Francją mogły się dogadywać. Czyli znowu tandem francusko-niemiecki. I teraz wraz z napaścią Rosji na Ukrainę w tych stolicach naszych tu 12, no 11, bo Austria trochę inaczej się zachowuje, ale w stolicach tych 11 państw zaczęła dojrzewać taka oto myśl. Polska była pionierem w lansowaniu tej myśli. Hola, hola. Niemcy nie tylko chcą zbudować imperium narodu niemieckiego, ale przy pomocy Rosji. Po 2003 roku zwłaszcza Berlin zaczął wyraźnie tworzyć sojusz ponad głowami państw europejskich, a zwłaszcza wschodnioeuropejskich. I realizować projekt tych dwóch Nord Streamów i w ogóle ten cały pomysł na to, żeby swoją gospodarkę budować na tanich surowcach rosyjskich i nie tylko swoją gospodarkę, ale przy pomocy tych surowców rosyjskich uzależniać od siebie całą Europę Środkową i Wschodnią. I to coraz bardziej było zauważane. A w momencie, kiedy Rosja za pieniądze niemieckie, mówiąc w uproszczeniu, napadła Ukrainę, ten pomysł budowania tego imperium niemieckiego, europejskiego zaczął się coraz mniej podobać w tych stolicach państw regionu naszego Trójmorza. Czy Niemcy nie poradzą sobie? Oni sobie radzili dotąd, kupując po prostu przywódców tych małych państw, dając im ustępstwa.
jak się Litwini tam buntowali przeciwko jakiejś polityce niemieckiej, to z Unii Europejskiej nagle kilkadziesiąt milionów euro szło na jakąś tam elektrownię czy coś i Litwini przysiadali. Jak coś tam się działo na Węgrzech czy w Czechach, no to Niemcy pomogli i uciszali niepokoje tam panujące. Ale wydaje mi się, w tej chwili po 22 lutego zeszłego roku sprawy zaszły jednak tak daleko, że i tam zaczęto zauważać, że ta dominacja niemiecka jest na tyle niebezpieczna, że wcale, że oni w ogóle zaczęli patrzeć na całą tą sytuację na nowo. I stąd przecież wyraźne zainteresowanie polityką Polski, która rzeczywiście wybiegła trochę w przeszłość. To Polska się uniezależniła od dostaw rosyjskich. To Polska ostrzegała, że Nord Stream 1 i Nord Stream 2 jest projektem bardzo niebezpiecznym. Ja byłem poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2004-2009 i doskonale pamiętam, że wtedy jeszcze właściwie żaden z tych posłów z tego regionu specjalnie się nie przejmował tymi rurami. Jak myśmy z PiS-u tam od czasu do czasu podnosili głowę, mówiąc, no to jak Rosja z Niemcami się ścigała, ja kiedyś coś takiego tam powiedziałem do 15 chyba obecnych na sali europosłów, że jak Rosja z Niemcami się ściskają nad naszymi głowami, to my się dusimy w Europie Wschodniej. Wtedy w ogóle nikt tego nie zauważał. No ale dzisiaj zauważa. Dzisiaj zauważa. No Niemcy przy pomocy dużych środków, notabene częściowo rosyjskich, uciszały wszystkie te głosy tych Maltańczyków, Greków, Portugalczyków, socjalistów i różnych innych takich pożytecznych idiotów, kupując ich głosy po prostu. Lobbying rosyjski, trudno powiedzieć bardziej rosyjski czy bardziej niemiecki. Niemiecki bezpośrednio, no bo Niemcy byli u siebie, w Unii. No ale bardzo często to były pieniądze rosyjskie. Uciszały te niepokoje. Ale wydaje mi się, że jednak to, co stało się po 22 lutego, zmienia optykę patrzenia w tych stolicach od Tallina do Sofii, do Zagrzebia. Jak się to skończy, oczywiście ja nie wiem. Gdyby nie jeszcze jeden czynnik, to być może Niemcy by sobie z tym poradziły. Ale... Jeśli tak, to mi się przypomina scena z Rancha. Nie wiem, czy Państwo oglądają Rancho. Tam była taka scena, jak ten sekretarz gminy Duda miał opowiadać o funduszach europejskich i coś tam strasznie przynudzał. Ale pani Hadziukowa też miała w tym wziąć udział. I w pewnym momencie ona bała się tam wystąpić, ale w pewnym momencie ona wyszła zza sceny i powiedziała: ludzie! Pieniądze są do wzięcia. Nie śpijcie. Nie możemy tego powiedzieć. Nie, ja pieniędzy nie rozdaję. Ja tylko opowiadam. Więc wracając do głównego wątku. Ale akurat kluczowy moment, przepraszam, bo doszedłem do kluczowego momentu. Mianowicie, gdyby nie jeszcze jeden czynnik, to być może Niemcy by sobie poradziły z tym nowym zjawiskiem, jakim była agresja Rosji na Ukrainę za pieniądze niemieckie, mówiąc krótko. Tym czynnikiem są Stany Zjednoczone. I znowu, jak polityka amerykańska się rozwinie, to ja nie wiem. Stany Zjednoczone są supermocarstwem, w którym interes wewnętrzny, jakaś polityka wewnętrzna, no wszystko tam się może dziać, a również korupcja i finansowanie z zagranicy. Ale to jest supermocarstwo, które, jak ktoś powiedział, jest takim lotniskowcem, który od czasu do czasu zakręca, ale tak, to nie jest tak, że z kadencji na kadencję to tak zaraz o 180 stopni. Jest taka tam głębsza polityka, w której interes imperialny jest widziany
jednak na dłuższą metę. I polityka amerykańska wyraźnie doznała pewnej zmiany pod koniec roku 2021. Bo Trump, wydawało się, jest zainteresowany wschodnią flanką, ale jak przegrał wybory i nowy prezydent, proszę zobaczyć, co on zrobił. Po pierwsze, w sposób kompromitujący wycofał wojska amerykańskie z Afganistanu i poparł reset z Rosją. W gruncie rzeczy zgodził się na Nord Stream i próbował z Rosją się dogadywać. I to mu się skończyło gdzieś na jesieni 2021 roku. Tak pewnie historycy będą badać dokładnie. My w tej chwili jeszcze nie wiemy, ale najwyraźniej pod koniec 2021 roku wyraźnie nastąpiła zmiana, taka radykalizacja stosunku Waszyngtonu do Europy Środkowej ja i do Rosji. Nazywam wewnętrznym zamachem stanu przez Deep State, no ale właśnie to historia, prawda? Pokaże kiedyś. Tak, tak. My jeszcze do końca nie wiemy, ale zawsze możemy po efektach sądzić. Efekt jest taki, że prezydent Biden, który wyglądał, można powiedzieć, nieszczególnie jako przywódca supermocarstwa, nagle dokonał wyraźnej zmiany, mianowicie postawił na Ukrainę i wygląda na to, ale pytanie dlaczego? Otóż wydaje się dosyć oczywiste, że postawił na to, że Ukraińcy pomogą mu osłabić Rosję jako sojusznika Chin. Dla Stanów Zjednoczonych, które na scenie globalnej mają problem nie z Rosją, tylko z Chinami, jeszcze za prezydentury Trumpa były wahania, czy ta Rosja nie przyda się w konfrontacji z Chinami. Trump chyba się nawet przez jakiś czas łudził, że może jeszcze warto pomyśleć. I być może na początku Biden tak samo. Ale ta zmiana, wydaje mi się, oznacza jedno. W Waszyngtonie machnięto ręką na Rosję. Nie wiem, czy to można tak nazwać, ale ja to tak odbieram. Jeżeli w Waszyngtonie machnięto ręką na Rosję, jeżeli Ukraińcy są w stanie obronić i tą Rosję osłabić, to szanse na, i teraz drugi etap tej książki mojej, to jest ostatni rozdział drugiego tomu, będzie o wschodzie Trójmorza. I tu będzie zastanawianie się w Polsce, bardzo ważna refleksja, jak my dzisiaj mamy ocenić dziedzictwo I Rzeczypospolitej. Bo my do I Rzeczypospolitej mamy taki sienkiewiczowski podejście. I pod koniec XIX wieku trudno się dziwić. Tylko, jak mówię, czasy się zmieniają. I pytanie, kim byli Litwini, Polacy, Ukraińcy i Białorusini w XVII wieku, a kim są dzisiaj? I gdzie są granice? I z kim mamy tam do czynienia? To jest, wydaje mi się, w Polsce poważna musi być refleksja nad tym. Proszę zauważyć jedną rzecz, że zanim uczeni zaczęli mówić, o, musimy teraz poważnie się zastanowić, to szeregowi Polacy zachowali się w sposób przedziwny, instynktownie zupełnie. Ja muszę powiedzieć, że i do dzisiaj nie mogę się nadziwić. Po pierwsze, myśmy otwarli bramy dla Ukraińców i do dzisiaj z powodu napływu zostało chyba nowych Ukraińców z milion, może półtora. Coś takiego. W tej chwili chyba jest 2,5 czy 2. Czy państwo wiele słyszeli o konfliktach? Ledwo, ledwo. Przecież 2 lata temu można sobie było wyobrazić, Boże, jak ta fala Ukraińców rzuci się na Polskę, to po pierwsze, my przecież tego nie udźwigniemy, a po drugie, zaraz Wołyń się przypomni. To my nie będziemy tak się z nimi kochać. A co nastąpiło? Coś, moim zdaniem, jakaś znowu deep state, jakiś instynkt Polaków. Może cud. Ja nie wykluczam cudów, ale również i być może natura polska łzawa i sentymentalna, ale również być może pewien instynkt polityczny również, że jeżeli oni się tak bronią przed Rosją, to dojrzewa naprawdę pewien nowy pomysł geopolityczny. Używa się już różnych określeń. Sojusz,
Konfederacja, Państwo Jagiellońskie, różne rzeczy się wygaduje i bądźmy z tym ostrożni, bo jak zaczniemy przypominać tradycję jagiellońską, to zaraz wrócimy do Kozaków, Sienkiewicza, Czerni i tak dalej. Chmielnickiego. Oczywiście. Ale na końcu jest Moskwa. I to, że Ukraińcy różnie wybierali w historii, Ukraińcy czy Kozacy, bo wybierali i Hadziacz, i Perejasław, prawda? I Chmielnicki ostatnio, tam jest miasto Chmielnickie na Ukrainie i trzeba chyba by prosić Ukraińców, żeby zmienili tę nazwę. Może na Konaszewicza Sajchajdecznego raczej, czy na Petlury. Bo tradycja kozacka czy ukraińska jest przecież różna. To nie jest tylko Wołyń. On w naszej pamięci jest świeży i okropny, ale te relacje z Ukraińcami, z Kozakami były naprawdę w XVII wieku nawet bardzo różne. I pytanie, czy jest w naszym interesie tylko pamiętać to, co złe, zwłaszcza no, Ukraińcy co prawda nie pamiętają, co złego zrobili na ogół. Czasami trzeba by im może to przypomnieć, ale w tej chwili na Ukrainie Polska jest na szczycie rankingu państw czy narodów przyjacielskich. I nam nie wolno tego zniszczyć. Nie wolno nam tego zniszczyć. Oczywiście mamy do nich pretensje i słuszne i po trochu przypuszczam, pewne rzeczy trzeba by tam wyprostować. Ale też trzeba zauważać, i to jest bardzo ważna lekcja z tego, co się dzisiaj dzieje, zauważać gesty z tamtej strony. Dla mnie takie dwa gesty były wyraźne. Pierwsze to te lwy na cmentarzu lwowskim, ale drugi jeszcze ważniejszy. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że prezydent Zełenski złożył kwiaty na cmentarzu Orląt. Orląt, czyli polskich powstańców przeciw Ukraińcom w 18 roku. No mówmy wprost. To była młodzież polska, która w Lwowie chwyciła za broń, żeby stworzyć polski Lwów przeciw Ukraińcom. I Lwów się obronił. Lwów był przez 20 lat w Polsce. To była straszna wojna. Ja zresztą te Orlęta lwowskie to pisałem pod wrażeniem, że tak powiem, studiowania pamiętników, rozpoznania, jak to wyglądało, tego bohaterstwa, tych dzieciaków i tak dalej. I puenta tej książki dla mnie była już wówczas, ile, 3 lata temu, bardzo trudna. Bo co z tego zostało, z tego bohaterstwa, cmentarz. Grób nieznanego żołnierza, gdzie leży bezimienny jeden z tych chłopaków. I niedobry film, tak. Więc my musimy trochę na nowo przemyśleć to wszystko. Jeżeli Ukraińcy są tak gotowi, to i z naszej strony, jeżeli mamy myśleć o jakiejś takiej bezpieczniejszej przyszłości, znowu można powiedzieć o Białorusini, no beznadziejna sprawa. Nie. Proszę zauważyć, jaki był opór Białorusinów na ulicach przeciw sfałszowaniu wyborów w 2020 roku. Dzisiaj Białoruś przypomina trochę Polskę stanu wojennego. Ale pamiętajmy, że stan wojenny w Polsce skończył się nie zakorzenieniem na nowo komuny, tylko skończył się odzyskaniem wolności, więc nie wiadomo jeszcze, co będzie z Białorusią. Jeżeli tylko Rosja tej wojny nie wygra, to i Łukaszenko jej nie wygra i zobaczymy. Ja myślę, że jesteśmy na pewnym zakręcie historii i powinniśmy bardzo bacznie obserwować te zmiany, nie wyciągać zbyt pochopnych wniosków, ale budować, że tak powiem, dobrą wolę. Bo moim zdaniem otwierają się przed nami bardzo dobre perspektywy, jeżeli tylko tego nie zmarnujemy. No, przepraszam, że to powiem na koniec tak bardzo upolityczniając to spotkanie, ale jeżeli tego nie zmarnujemy, dokonując jesienią tego roku złych wyborów. Niestety, ten wątek, co opozycja planuje, właściwie nie bardzo wiadomo, ale jeżeli ona, tak sobie pomyślałem, że jeżeli ona planuje zrobić antypis, no to znaczy będzie odwracać wszystkie kierunki polityki. Może nie wszystkie, może nie tak dramatycznie, ale lepiej nie ryzykujmy.
Ja na koniec mam jeszcze jeden wątek, być może naiwny, mam nadzieję, że naiwny i niezbyt mądry. Mianowicie, jak czytałem pierwsze 200 stron, tak do XVII wieku, to historia poszczególnych tam epok i krajów zaczynała się w ten sposób, że jak powiedzmy było 7 stron tekstu, to 6 było o nieustannych wojnach, a potem trochę o kulturze, o jakimś wybitnym naukowcu, historyku, księdzu i tak dalej. Czy to moja naiwność, czy te wojny czymś różniły tą wschodnio-środkową Europę od tą Trójmorze, od Europy Zachodniej? Czy to dokładnie nie, to samo? Nie, nie. Przypomnijmy, teren I Rzeczpospolitej przez dłuższy czas był wolny w ogóle od wojen religijnych. Naprawdę konflikt religijny to nam narzucili pod koniec XVIII wieku sąsiedzi. Wszyscy trzej absolutni władcy Austrii, Prus i Rosji, którzy chcieli utrwalać tak zwaną wolność w Polsce, jeszcze pakując sam palec w oko, że u nas tej wolności nie ma. Otóż Konfederacja Warszawska 1573 roku była chyba najdalej posuniętym dokumentem w tamtej epoce świadczącym o tolerancji religijnej w Europie. Więc teren Rzeczypospolitej, powiedzmy w XVI-XVII wieku, był prawie wolny od konfliktów etnicznych czy religijnych. Podczas gdy w Europie Zachodniej mieliśmy wojny religijne i dynastyczne na okrągu. Wojna stuletnia na przykład, wojna trzydziestoletnia, przecież to koszmar. Wyludnienie części Niemiec zdaje się o 30-40%, a czasem więcej. Czyli, bo za tym moim pierwszym pytaniem oczywiście idzie drugie. Czy według ciebie jest tak, że pomimo tej niesłychanie wojennej historii od średniowiecza poczynając, kraje i społeczeństwa Trójmorza są już równie przygotowane do bycia, do współpracy, do myślenia o sojuszach, a nawet do realizacji sojuszu, tak jak okazało się, że Europa Zachodnia do tego jest gotowa. I oczywiście przychodzi mi tu, co tam nie było, strasznym przeżyciem wojny w Jugosławii po prostu po 89 i ich okrucieństwo. Więc pytanie, czy tu możemy być optymistami? Jeżeli rzeczywiście w tej chwili w ramach projektu Trójmorza z państw bałkańskich, Słoweńcy to się obrażą zaraz i Chorwaci też nie lubią, zdaje się, tego określenia. Oni wcale nie uważają się, że są na Bałkanach. Więc jeżeli z tego regionu południowego mamy w tym układzie Słowenię i Chorwację, to problemu nie ma. Problem byłby, gdybyśmy zaczęli rozszerzać ten projekt o państwa Bałkanów Zachodnich. Chyba taka jest może nie tyle logika, ale być może logika niemiecka. Niemiecka tu, logika tak, może być. Której tak. Niemcy chcieliby, żeby te kraje weszły po to, żeby zrównoważyć wpływ takich krajów jak Polska. Mało tego, podejrzewam, że to by osłabiało ten projekt. Nie jestem przeciwko Serbom, ani Bośniakom, ani nikomu. Pamiętajmy, że tam ciągle jest bardzo świeża pamięć masowych mordów. I konflikt serbsko-chorwacki, gdyby przenieść do Trójmorza, to byłby zabójczy. Poczekajmy z tym. Może dojrzeje to jakoś w przyszłości, ale wydaje mi się, to byłby bardzo niedobry moment. Jeśli Rosja przegra, czy nie wygra wojny z Ukrainą, to pewnie te tendencje, nie wiem jak nazwać, dominacyjne typu Serbii zmniejszą się.
sama Serbia bez sojusznika rosyjskiego będzie dużo słabsza. No, Serbia w ogóle dokonała zdumiewającej operacji samobójstwa właściwie. Za Miloševića to jest kraj, który straciła zupełnie znaczenie, wisi u klamki Rosji i jeszcze aspiruje do Unii Europejskiej, co wydaje się w tej sytuacji dzisiejszej bardzo wątpliwe. Ja myślę, że Serbowie są strasznie dumnym narodem. To na przykład widać na polu sportowym. Serbowie mają niezwykle rozwinięte różne sporty drużynowe, mają świetnych sportowców i mają w ogóle taki, to zresztą widać po filmach niektórych o Bałkanach, oni są po prostu nie do złamania. Pytanie tylko, czy w dobrej sprawie. I niestety tu można się zastanawiać. Być może, tylko że dzisiaj spoglądanie na Niemcy z perspektywy Tallina, Rygi, Wilna, Budapesztu, Pragi i nawet Sofii, ten kąt widzenia się zmienił. Wydaje mi się, że tam jest już znacznie więcej chęci uniezależnienia się od tej klamki niemieckiej. I oczywiście, że my nawzajem sobie tak dużo nie damy, bo Niemcy, przypomnijmy takie główne fakty. PKB Niemiec jest mniej więcej porównywalny do PKB całego Trójmorza. Nie, niewiele. 110%, coś takiego. Pytanie tylko, że tu jest 12 państw. Każde z nich to jest ułamek. Polski PKB to jest 1/4, chyba czy 1/5 niemieckiego. Ale z kolei rynek wewnętrzny, gdyby dodać te wszystkie państwa, to rynek wewnętrzny z perspektywy niemieckiej jest większy niż rosyjski. I to są proporcje, które w polityce możemy brać, po pierwsze musimy brać pod uwagę i brać jako pewnego rodzaju argument. Jeżeli Niemcy robią łaskę Estończykom, no to można powiedzieć, to jest jak słoń do mrówki. Natomiast jeżeli by łaskę robiły całej tej wspólnocie, to się mogą nadziać na nieprzyjemne reakcje. Nawet w ramach Unii, nawet w ramach wspólnego rynku, bo nie zapominajmy, bo wychodzenie z Unii to jest temat, lepiej tego nie tykajmy w tej chwili, ale to jest opuszczanie wspólnego rynku. To są bariery celne, utrudnianie w rozwoju gospodarczym tych wszystkich krajów. O tym na razie nie mówmy i nie myślmy. Natomiast te kraje jako pewien konglomerat mogą stanowić kość w gardle Niemiec. Albo teren kolonizacji. Albo teren kolonizacji, jeżeli będą rozgrywane pojedynczo. I wydaje mi się, że projekt Trójmorza nie tylko jest przeciwko Rosji, ale może nawet głównie przeciwko tej właśnie miękkiej dominacji niemieckiej. Miękkiej przede wszystkim gospodarczej. Coraz bardziej kulturowej również. Dlatego, że polityka pamięci Niemiec zaczyna być denerwująca. I to nie tylko w Polsce. Tylko, że Ameryka nie wspiera Trójmorza tak, jak mogłaby, a po drugie pozwoliła na to, żeby Niemcy, to się chyba obserwator nazywa, ale żeby Niemcy do Trójmorza weszły. Ale to było jeszcze wcześniej, 3 lata czy 2 lata, zanim Rosja napadła Ukrainę. Więc to jest pytanie do Ameryki, czy ma zamiar prowadzić równoległą politykę wobec Niemiec i wobec Trójmorza, powiedzmy, czyli wobec Polski i reszty krajów, stawiając na swobodę wyboru, co byłoby bezpieczniejsze dla Ameryki. Tylko pytanie, czy Ameryka ma taką siłę, żeby grać oba warianty. To dla nas byłoby dobre, moglibyśmy się wykazać, ale poczekamy, co będzie po wyborach w Polsce i w Ameryce. Czy panowie jesteście gotowi do pytań z sali? Panie profesorze, czy można zadawać pytania z sali? Ja bym może 5 minut przerwy zrobił, dobrze? I za chwilę? Nie. Bo lecimy na żywo, w ogóle jest w internecie właśnie. A możemy ograniczyć pytania do 10 minut, no, Maćku? Tak. Dobrze. Wojtku, możemy? Dobrze, 10 minut. Dobra, 10 minut pytań. Panie profesorze, jest jedna rzecz, która mnie właściwie poruszyła w tym, co pan powiedział.
Wydaje mi się, że ta sytuacja, która obecnie jest z Ukrainą, jeśli będzie rozegrana dobrze z punktu widzenia polskiego i historii polskiej, to może się stać przyczynkiem do dużej siły i możliwości powstania tego Trójmorza, które będzie opierało się na silnej Polsce, silnej Ukrainie. Takie Trójmorze bis. Tak, co jest coś w tym rodzaju. Dlatego myślę, że jest dużo ciekawych rzeczy, które się dzieją w tej chwili i one mogą, no powiedzmy sobie, bardzo wpłynąć korzystnie na naszą sytuację. Oby tylko, jak to żeście panowie powiedzieli, Stany Zjednoczone chciały rozegrać to na dwóch szachownicach, bo to jest bardzo potrzebne. Dobrze, mamy pytania. Jest pierwsze pytanie. Dziękuję za to spotkanie. Więc tak, zaczynając od końca. Czy to nie jest tak, że agresja Rosji na Ukrainę podobnie jak przybliżyła dwa nowe państwa kandydackie, od jutra już jedno członkowskie do NATO, czyli dokładnie coś odwrotnego do tego, co zamierzali. Zamierzali odsunąć NATO, tak naprawdę doprowadzili do rozszerzenia NATO i do przybliżenia się NATO do granic. Czy czasami nie jest tak, że jeden z efektów ubocznych jest właśnie przybliżenie tej perspektywy, że kraje, ja wolę mówić oś północ-południa, bo myślę, że tu tak trzeba by na to patrzeć, nie tylko Trójmorze czy Międzymorze, ale oś północ-południe, tak daleko na południe, jak tylko można, do Morza Śródziemnego. Oczywiście ze Skandynawią. To jest pierwsza rzecz. Czy nie jest lepsza dzisiaj perspektywa dla różnych państw w ogóle myślenia o tym, żeby na taki sojusz na Trójmorza czy tam Międzymorza się zgadzać? To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Brzmi pytanie. Słucham? Czy tak nie jest, że ta agresja przybliżyła wiele z tych krajów? No tak. To odpowiedź prosta, tak. No tak. A druga rzecz. Bo mówił pan o różnych konfliktach wewnątrz krajów potencjalnych członków Trójmorza czy Międzymorza na tle narodowościowym. No tak, to jest zagrożenie, ale to czasami też nie jest i szansa, bo dla sytuacji bilateralnej to jest zagrożenie, ale dla sytuacji wewnątrz większego organizmu to jest szansa na przezwyciężenie tych różnych konfliktów. Oczywiście nie na tej zasadzie, jak przymusowa integracja w Unii Europejskiej, przymuszanie tych, którzy nie chcą się integrować, żeby się zintegrowali, tylko na zasadzie dobrowolnej. A gdyby tak było, to czy czasami nie należy takiego organizmu jak Trójmorze, Międzymorze budować stopniowo? Nie zbierać wszystkich od razu, tylko stopniowo. Ci, którzy są najbardziej dziś zainteresowani, róbmy co się da. A trzecia rzecz. Czy nie powinniśmy myśleć głównie o tym obszarze, głównie lub również nie politycznie, nie wyłącznie politycznie, ale gospodarczo, bo gospodarczo mamy wielkie szanse, no przede wszystkim logistyczne, północ, południe, wschód, zachód, prawda? Plus wspólna gospodarka. Od końca oczywiście gospodarczy projekt moim zdaniem jest kluczowy i będzie napędzał to zbliżenie. I drugie pytanie, rozwijając tę współpracę od tych, którzy najbardziej zależy. Oczywiście i tak się zresztą dzieje. Państwo bałtyckie, Polska i Rumunia w tej chwili są najbardziej zainteresowane. Jeżeli to będą siłą napędową tego projektu, który będzie nabierał coraz więcej realiów, to inni się będą przyłączać, moim zdaniem, bardziej aktywnie. Mamy następne pytanie, pan profesor. Bardzo się cieszę z dzisiejszego spotkania i tematyki. Muszę na wstępie powiedzieć, że jestem autorem takiego eseju Polskie Unie. W styczniu akurat próbowałem to opublikować, nikt tego pewnie nie opublikuje. Wysłałem Roninom. To prawda, tak, to wiem. Ale żadna z gazet, ani żadne z wydawnictw, do których to wysyłałem, nie chciała tego opublikować. Myślę, że jest po prostu niepoprawne politycznie. Natomiast co w tym eseju jest? Tam jest analiza wszystkich Unii
Związku, Federacji, jak i na przestrzeni tysiąca lat, Polska albo zawarła, albo próbowała zawrzeć. Między innymi oczywiście Unia Polsko-Litewska z 1569, ale jest również Unia Hadziacka z 1658. Są opisane wszystkie próby stworzenia Federacji Polsko-Czeskiej. I ta no, po prostu haniebna polityka Benesza, która to wszystko uniemożliwiła. Przy tym wszystkim trzeba powiedzieć tak, że na terenie całego świata według no, mojej wiedzy było bardzo wiele takich unii, które powstawały nie w wyniku zagrożenia. Te były oczywiście liczne. Mam tu na myśli na przykład Unię Aragonii i Kastylii, Unię Szwecji, przepraszam, no, Skandynawii to odrębna sprawa, ale Unię Szkocji i Brytanii i Anglii, prawda, również Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i Stany Zjednoczone Brazylii. Wszystko to po prostu powstawało w wyniku zupełnie innych no, przyczyn niż zagrożenie zewnętrzne. W Polsce oczywiście te zagrożenia zewnętrzne były główną przyczyną starań o zawłoczenie Unii. Jeżeli chodzi o te unie, które powstawały w okresie międzywojennym, były trzy takie małe antanty, prawda? Była ta mała antanta, o której pan profesor powiedział, była również antanta bałkańska i antanta bałtycka. One wszystkie jak brzmi pytanie? Tak, ale one wszystkie po prostu nie spełniły swoich oczekiwań, to znaczy nie zapobiegły po prostu upadkowi niepodległości. Wreszcie nie chcę tutaj o tym wszystkim rozwodzić. Każdy, kto jest zainteresowany, oczywiście może sięgnąć do tego. Ten esej jest w internecie do znalezienia. Natomiast ważne jest, jaka jest proporcja sił gospodarczej po prostu całego Międzymorza i Niemiec. Otóż 20 krajów Międzymorza, wszystkie razem, łącznie mają PKB, to są dane najnowsze, na 2021 rok. 2720 miliardów dolarów. Natomiast same Niemcy mają PKB 4225 miliardów dolarów. Niemcy są blisko dwukrotnie większe pod względem gospodarczym niż wszystkie 20 krajów Międzymorza to razem. Jak się liczy, czy to jest PKB według Purchasing Power Parity, czy według cel bieżących? Niestety nie odpowiem na to pytanie, ale źródło po prostu jest podane, łatwo po prostu to znaleźć. Ja przytaczam po prostu wszystkie dane na podstawie tych źródeł, które są ogólnie dostępne. Wszystko to, co akurat o tych uniach wiemy, wskazuje na to, że po pierwsze Unia, jeżeli w ogóle ma trwać, to musi po prostu uniknąć pewnych zagrożeń. A pochopnie zawarte Unie, na przykład takie jak Unia Czechosłowacka, rozpadła się, no w tym przypadku akurat bezkrwawo. A Unia Jugosłowiańska rozpadła się też, ale w sposób bardzo krwawy. Natomiast takie kraje na przykład jak Szwajcaria czy Stany Zjednoczone, w ogóle tam nie ma tendencji separatystycznych. Co jest przyczyną? Wspólny interes. Otóż jeżeli nie znajdziemy wspólnego interesu dla tych krajów Międzymorza, to po prostu to Międzymorze nie powstanie jako organizm, jakikolwiek związek tych państw. A ten wspólny interes bardzo łatwy jest. Między innymi to jest na przykład infrastruktura, która sprowadza się do budowy kanału Odra-Dunaj. Koncepcja tego kanału, już nie chcę po prostu to rozważać, ale po prostu od bardzo wielu, no już nawet wieków trwa, dojść do zrealizowania w tej chwili akurat jest bardzo aktualna. To nas połączy wtedy, kiedy akurat będziemy wspólnie coś robić. Dziękuję. Piotrze, ja się bardzo nie zgadzam z tym, co mówisz. Gdyby istniał wspólny interes, to byłaby jego realizacja. A jeśli jej nie ma, to znaczy, że ten wspólny interes jest miękki i oczywiście powody są różne. Na przykład właśnie tego, my mówimy, potrzebna jest Europa północ-południe, ale Europa północ-południe mówi, tak bardzo nie potrzebujemy, bo gdybyśmy potrzebowali, to byśmy to zbudowali. Nie mówiąc o tym, że zachodnia Europa niespecjalnie w tym pomaga, a nawet przeszkadza. Ale mówię, gdyby był fundamentalny interes, to byłby zrealizowany. A ja wiem, jak wyglądają rozmowy krajów Trójmorza. Właśnie problem polega na tym, że nie widzą na tyle wspólnego interesu, żeby zainwestować w to. Czekają, czy Ameryka pomoże, czy Unia da jakieś pieniądze.
jeszcze jest za słabo, ale moja główna teza jest taka. Trójmorze nie ma wspólnego interesu politycznego teraz, a Międzymorze ma. Więc chyba, nie pamiętam, Paweł Zdun proponował sojusze budować od tych krajów, które chcą. Mój budzik mówi, że 10 minut minęło. Budować od tych krajów, które chcą. I to ma sens. I po drugie, nie tylko kraje poszczególne, ale zaczynać od sfer najbardziej wspólnych, a potem iść w kierunku tych, gdzie tych wspólnych interesów tak silnych nie ma. Wojtku? Zgoda. Ja myślę tylko, że wspólny interes powoli się jednak wyłania. I zgoda, że dla niektórych krajów jak gdyby świadomość wspólnego interesu jest większa, dla innych mniejsza. Ale myślę, że jesteśmy gdzieś, na jakim etapie? Nie, w połowie to nie wiadomo, może na początku. Ale krótko mówiąc, jest to pewna droga, na której wydaje mi się, oczywiście pytania są bardzo ważne. Co zrobi Ameryka, co zrobią wyborcy polscy, jak się skończy wojna na Ukrainie, tego nie wiemy. Ale jeżeli byśmy mogli zaplanować, że te trzy czynniki potoczą się po myśli, to ten projekt, myślę, po trochu będzie nabierał ciała. Takie jest moje oczekiwanie. Koncepcja Pawła Zduna. Bardzo dziękujemy panu profesorowi. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do podpisu.